Szybciej, bo się bał. Nie do szałoty, no. 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 A jeżeli chodzi o mecz, kolejny mecz u siebie zwycięski. Ciężko, te punkty nam przychodzą, bardzo ciężko. Ja nieraz mówię, że przed meczem z takimi zespołami jak na przykład dzisiejszy przeciwnik, to biorę punkt w ciemno. No, jednak po prostu no, trzeba walczyć do końca o całą pulę. Nam się to udało. Na pewno trzeba uszanować przede wszystkim klasę przeciwnika, bo jakby nie było, to w tym zespole kilku zawodników gra, których bardzo dobrze znam jeszcze z Zagłębia, jak Kochut, Kowalski, Rak i jeszcze chyba nieobecny dzisiaj Tomek Wilk. Mówię, że będzie ciężko w tej lidze przede wszystkim o punkty, bo każdy po prostu w tej drugiej rundzie nikt nie chce spać. Teraz ta reorganizacja wskazuje na to, że 10 miejsce, jeżeli będzie zachowane przez zespół, to jest pewne utrzymanie. Dlatego po prostu walczymy. Ciężko nam idzie przede wszystkim. W klubie akurat jest dobra atmosfera. Chłopcy chcą grać. Myślę tutaj, że taki mecz, który pokazał tutaj, no, o tą jedną bramkę byliśmy lepsi. Przeciwnik miał swoje sytuacje. My może takich klarownych nie mieliśmy, ale chciałem po prostu tutaj podkreślić, że dzisiaj też dobry zespół. Znam ten zespół i jednak myślę, że te punkty nam się należały.